Do niektórych przełomowych wydarzeń historycznych dochodzi bez udziału człowieka. Wulkany wybuchają, trzęsienia ziemi, powodzie i pożary niszczą miasta. Ale z większością punktów zwrotnych w historii jest inaczej. To najwspanialsza godzina. Są wynikiem poczynań ludzi. Bać się możemy tylko strachu. Są dziełem tych, którzy kształtują świat poprzez władzę, ambicje i wiarę. To ludzie są twórcami historii. Wszyscy rozumiemy, że w historii liczą się dominujące nurty. Liczą się instytucje, geografia, gospodarka, zasoby naturalne. Ale czasem najważniejsze jest to, kto właśnie jest u władzy. To opowieść o ludziach, którzy dzierżąc władzę lub sięgając po nią, ukształtowali nasz świat. Władza i potęga. Przywódcy XX wieku. W 1934 roku Hitler, Mussolini, Stalin i Roosevelt są u władzy. Kryzys gospodarczy mija. Przyszłość wydaje się obiecująca. Co z nią zrobią przywódcy? Jedno z ważnych pytań o lata 30. brzmi, czy jeśli mocarstwa zachodnie zareagowałyby wcześniej, to udałoby się powstrzymać Hitlera i japońskich militarystów? Kto wie? Może gdyby odpowiedziały na posunięcia Japonii w Mandżurii lub Hitlera w Nadrenii. Kiedy jednemu przywódcy lub krajowi coś uchodzi płazem, jest to zachęta dla innych. Stało się jednak tak, że w zaledwie 4 lata w Chinach, Nadrenii, w Etiopii i w Hiszpanii triumfowały militaryzm i przemoc. Widmo wojny. W Hiszpanii w 1934 roku przemoc zbierała swoje żniwo. Nadchodził czas brutalnego przywódcy. W 1934 roku doszło do dwóch powstań, górników w Asturii oraz o niepodległość Katalonii. Powstania wybuchły w tym samym czasie. W takich momentach narodowego kryzysu ogłasza się stan wojenny, po hiszpańsku estado de guerra. Uprawnienia ministra spraw wewnętrznych, jego władza nad policją i gwardią cywilną zostają przekazane ministrowi wojny. To on wysłał Franco do stłumienia owych buntów. Hiszpańskie lotnictwo bombardowało własny kraj. Żołnierze hiszpańskiej Legii Cudzoziemskiej i Armii Afryki paliły osady jak wroga armia. W czasie tych 3 tygodni represji Franco szkolił się w byciu dyktatorem. W 1934 roku monarchistycznym bojówkom w Hiszpanii przekazano 1,5 miliona peset, 20 tysięcy karabinów, 20 tysięcy granatów oraz 200 karabinów maszynowych. Wszystko z Włoch. Przez 10 lat lub więcej to Mussolini był czołowym faszystą. Hitler go podziwiał. Chciał się z nim spotkać, pisywał do niego, prosił o autograf. Mussolini pytał, kim jest ten dziwny Austriak, który próbuje przejąć władzę. Do pierwszego wyczekiwanego spotkania Duce z Führerem doszło w czerwcu w Wenecji. Mussolini przyjął Hitlera na włoskiej ziemi. Był w mundurze. To dawało mu przewagę. Hitler żałował, że nie założył munduru. Spotkanie nie było udane. Hitler nie zrobił na Włochu wrażenia. Mussolini stwierdził, że Austriak wyglądał jak hydraulik w prochowcu. Żalił się swojemu przedstawicielowi w Watykanie, że Hitler brzmiał jak zdarta płyta.
Hitler nawet w towarzystwie wygłaszał monologi o niemieckiej wyższości. Mussolini uznał go za nietaktownego, dziwnego i nierokującego na przyszłość. Mussolini oczywiście postrzegał siebie jako ważnego przywódcę. W 1934 roku zakazał rozwodów, nakazał kobietom siedzieć w domach i rodzić dzieci, wprowadził też podatek dla kawalerów. Mussolini nie tyle rządził Włochami, co je redagował. Był dziennikarzem starej daty, myślał sensacyjnymi nagłówkami. Przywiązywał wtedy wagę do projektu Bonifica Integrale, czyli rekultywacji pól pontyjskich obiecywanej Włochom od lat. Agro Pontino co roku stawało się tłem najsłynniejszych zdjęć Duce. Znacie te zdjęcia Mussoliniego w zbożu z nagim torsem. Wygląda jak silny mężczyzna. Ojciec narodu. Dwa tygodnie po powrocie z Włoch Hitler rozpoczął czystkę wśród frakcyjnych przeciwników. To moment zwany Nocą Długich Noży. Noc Długich Noży postrzegana jest jako atak Hitlera na własnych ludzi. Bardziej radykalni naziści uważali, że Hitler robi za mało. Dowództwo Reichswehry, niemieckiej armii, było zaniepokojone rozwojem SA jako alternatywy wobec armii. Zwierzchnikiem sił zbrojnych był prezydent i kiedy Hindenburg zmarł, generałowie mogli postawić na kandydata mniej związanego z SA niż Hitler. Nie można zapominać, że nawet we własnej partii Hitler miał kilku kontrkandydatów. Nie było wiadomo, czy inne frakcje nie rzucą mu wyzwania. Podupadające zdrowie prezydenta sprawiło, że kwestia SA stała się paląca. W lipcu dowództwo SA pod wodzą Ernsta Röhma zostało zdziesiątkowane. Röhm był bardzo przydatny jako postrach ulicy, ale wierzył w krwawą rewolucję, przejęcie władzy, zamach stanu. Dla Hitlera to był przestarzały sposób myślenia, nieskuteczny. 30 czerwca 1934 roku Hitler zaatakował SA i w zasadzie wymordował jego przywódców, w tym Röhma. Po tym bojówka przestała się liczyć. Muszę wam podziękować, że nie ulegliście szaleństwu i że mnie nie opuściliście. Noc Długich Noży przedstawiono jako usunięcie zagrożenia dla państwa. SA miało być zbyt silne i spiskować przeciwko Hitlerowi. Nie miało znaczenia, że była to nieprawda. Zagranie typowe dla Hitlera. Wydawało się, że zaatakował SA, a w rzeczywistości celem był konserwatywny opór wewnątrz reżimu. Wydałem rozkaz, by strzelać, chwalił się Hitler w przemowie z Reichstagu z 13 lipca. Patriota zginął z rąk zabójcy. Niecałe dwa tygodnie później naziści zamordowali kanclerza Austrii Engelberta Dollfussa. Mussolini zaczął obawiać się Anschlussu, wcielenia Austrii do Rzeszy. W odpowiedzi przesunął 4 dywizje na granicę z Austrią. Poza Dollfussem, Mussolini wspierał też prawicowy reżim Giulii Gembysza na Węgrzech oraz, jak już wiemy, prawicę w Hiszpanii.
Pod koniec 1934 roku wyszkolony we Włoszech chorwacki faszysta zabił króla Jugosławii Aleksandra. W połowie lat 20. w całej Europie Środkowo-Wschodniej, w Polsce, w krajach bałtyckich, na Węgrzech i na Bałkanach upadały demokracje liberalne. Może nie zastępował ich faszyzm, ale na pewno prawicowy autorytaryzm. Drugiego sierpnia zmarł prezydent Hindenburg. Jak na ironię, w sierpniu 1934 roku Hindenburg odchodził zadowolony, że zdołał zachować swój wizerunek przywódcy narodu. W rzeczywistości podjął najgorszą decyzję z możliwych, mianując Hitlera kanclerzem. Plebiscyt miał zlikwidować urząd prezydenta i przekazać jego uprawnienia Führerowi. We wrześniu, ku powszechnej radości, Hitler, władca absolutny, wszedł na scenę przed tysiącami uczestników Wiecu Norymberskiego. Film z Wiecu Triumf Woli jest uważany za arcydzieło, ale przyniósł marne zyski. Amerykański felietonista Walter Winchell ogłosił, że jego reżyserka Leni Riefenstahl jest tak ładna jak swastyka. W tym momencie Hitler stał się Bogiem. Nie był już zwykłym śmiertelnikiem, był tytanem. Partia to Hitler. Hitler to Niemcy. A Niemcy to Hitler. W Paryżu w czasie długich zamieszek, które miały mieć swoje następstwa, zginęło 15 osób, a 2000 zostało rannych. Najgorzej było 6 lutego 1934, kiedy tłum prawicowców i weteranów próbował wedrzeć się do parlamentu. Kilka dni później, 12 lutego 1934 roku, odbyła się wielka demonstracja związkowców i partii lewicowych w obronie republiki. W czasie wydarzeń lutowych Charles de Gaulle napisał: Ziemia pod stopami ustępuje. Do czego to doprowadzi? Dalej dodał: w mojej skromnej opinii do wzmocnienia lub nawet lepiej przywrócenia porządku, ale nie bez wielu kolejnych wstrząsów. Do rozlewu krwi doszło też na ulicach Ameryki. W styczniu rząd federalny zapewnił pracę 4 milionom Amerykanów. Ale praca nie oznaczała godnych zarobków. Panowało powszechne niezadowolenie. Protesty narastały przez cały rok. Strajk Toledo Autolite w maju był przedsmakiem tego, co miało wydarzyć się latem. Strajk generalny w Minneapolis skutkował krwawym piątkiem, kiedy policja otworzyła ogień, zabijając 2 osoby i raniąc 67. Wcześniej w tym miesiącu strajk The West Coast Longshore skończył się krwawym czwartkiem, kiedy też zginęły 2 osoby. W największym strajku w dziejach Ameryki we wrześniu zginęło 10 osób. Nowy porządek wzmógł oczekiwania. Pomiędzy kwietniem i czerwcem Roosevelt podpisał ustawę o niespłaconych kredytach, ustawę o właścicielach domów, ustawę o ubezpieczeniach,
ustawę o ugodzie handlowej, ustawę o bankructwie gospodarstw i wiele, wiele innych. Mimo to nie spełnił oczekiwań. Musiał zacząć działać. Roosevelt z doradcami zaczął pracę nad drugim programem. To właśnie on jest pamiętany do dziś. Ten nowy porządek miał dać Amerykanom ubezpieczenia społeczne. Można osiągnąć zysk, jednocześnie zapewniając ochronę. Roosevelt ogłosił ramy drugiego, nowego porządku w czasie przemówienia w Kongresie w styczniu 1935 roku. W Indiach w 1934 roku zrobiono pewien istotny krok. System wprowadzony po ustawie o rządzie Indii pozwalał głosować około 15% Hindusów. To był wielki wzrost politycznej reprezentacji w Indiach. Now that was a big extension of political representation to India. Ale pewien przywódca wciąż sprzeciwiał się samorządności Indii. W latach 30. Churchill bardzo starał się wyrazić swój sprzeciw wobec samorządności w Indii w BBC, ale stacja nie chciała dopuścić go do głosu. Doprowadzało go to do szału. To nie czas na wygłupy ze słabymi rządami. Tę bitwę Churchill przegrał, ale czegoś go to nauczyło. Napisał do żony: właśnie odkryłem, że wszystko, co robiłem przez 30 ostatnich lat, nie było konieczne. Wystarczy wstać i przedstawić swoje stanowisko w wyraźnym, konwersacyjnym stylu. W Chinach przywódcą, który dominował, był Chiang Kai-shek. Jego nacjonalistyczne siły zmusiły komunistów do odwrotu. Okazał się bezlitosnym przeciwnikiem. W Szanghaju Chiang Kai-shek wiódł burzliwe życie. Po upadku dynastii Qin w 1912 roku działało tam wiele ruchów rewolucyjnych. Często składały się z idealistów, którzy marzyli o nowych Chinach, ale jednocześnie współdziałali z półświatkiem i bardzo nieciekawymi postaciami. Odwrót komunistów i ich wycofanie się do górskiej twierdzy to mit założycielski Republiki Ludowej, nazywany dziś Długim Marszem. To była klęska komunistów, ale nadano jej nowe znaczenie i traktowano jako narodziny, czy raczej odrodzenie ruchu. Mao powiedział: to był dla nas najgorszy czas. Byliśmy zablokowani z przodu i ścigani od tyłu. Ale był to także czas, w którym Mao osiągnął pozycję, którą utrzymał do śmierci. Mao, który poprowadził komunistów ku nowej przyszłości, stał się niekwestionowanym przywódcą chińskich komunistów. Przerzućmy kartki kalendarza. Adolf Hitler jest Führerem, Mussolini Il Duce, a Stalin jest wszędzie. W 1933 roku w Moskwie portretów Stalina było dwa razy więcej niż portretów Lenina. Kiedy Stalin pojawił się na zjeździe partii w 1935 roku, oklaski trwały 15 minut. Potem jakaś kobieta krzyknęła: chwała Stalinowi, i owacje zaczęły się znowu. We wrześniu 1935 roku wraz z ustawami norymberskimi ograniczającymi prawa niemieckich Żydów wydano dekret czyniący ze swastyki oficjalną flagę Rzeszy. 18 października Hitler powiedział swoim oficerom:
Uzbrójcie się i czekajcie. Europa się obudziła. Jeśli będziemy sprytni, zwyciężymy. 13 dni wcześniej Włochy najechały Etiopię. Kiedy Mussolini przejął władzę, Włosi mieli tylko Libię, Erytreję i Somalię. Duce od dawna chciał pomścić niesprawiedliwość, na którą zgodził się słaby, liberalny rząd. W 1896 roku Włosi próbowali zająć Etiopię, ale zostali odparci. Skwery i place wypełnione ludźmi, triumfujący przywódca ogłasza wojnę z Abisynią. Atak na Etiopię, wówczas Abisynię, zaczął się 3 października 1935 roku, kiedy pierwsze bomby spadły na Adułę. Przeciwnik Włoch miał tylko 8 powolnych samolotów i 371 bomb. Początkowo ważne postaci z Ligi Narodów i stowarzyszeń abolicjonistycznych w Wielkiej Brytanii i Francji z radością przyjęły inwazję Mussoliniego. Duce twierdził, że walczy z niewolnictwem, ale kiedy pojawiły się czołgi, Brytyjczycy i Francuzi doszli do wniosku, że nie o to im chodziło. Po włoskiej inwazji na Abisynię Liga Narodów obłożyła Włochy sankcjami. Były brytyjski premier David Lloyd George nazwał sankcje Ligi skomplikowanymi zabiegami, by pozbawić Włochy tego, czego nie potrzebowały. Zakazany był import mułów i osłów, ale samochodów i ciężarówek już nie. Na Morzu Śródziemnym panowała Royal Navy. Mogła zatrzymać całe przedsięwzięcie, blokując Włochom dostęp do Etiopii poprzez zamknięcie kanału Suezkiego. Ale za bardzo obawiano się kolejnej wojny. Historyk wojskowości Basil Liddell Hart uznał brytyjską niechęć do zatrzymania Mussoliniego w 1935 roku za najbardziej brzemienny w skutki punkt zwrotny w okresie międzywojennym. 2 dni po włoskiej inwazji Roosevelt ogłosił amerykańską neutralność. Senator z Minnesoty Thomas Scholl powiedział: do diabła z Europą i resztą tych narodów. Na początku 1936 roku hiszpański premier Manuel Azania napisał: lewica bała się wojskowego zamachu stanu, prawica interwencji Związku Radzieckiego. Nigdy nie byłem w tak głupiej sytuacji. Ludzie podzielający te same przekonania zawzięcie dyskutowali. Ale nie było rozmów między wyznawcami różnych przekonań. W tym problem. W końcu doszło do wojny domowej. Wybory nowego rządu 16 lutego były ostatnimi wolnymi wyborami w Hiszpanii. Na kolejne będzie trzeba poczekać 40 lat. Wyniki ogłoszone 20 lutego dawały Frontowi Ludowemu nieznaczną, niespełna 2% przewagę. Po wyborach w lutym 1936 roku Front Ludowy zadecydował, że wielu generałów nie budzi zaufania. Wysłano ich wszystkich daleko od Madrytu. Franco został dowódcą garnizonu Wysp Kanaryjskich. Na rozkaz generała Moli, Armia Afryki zbuntowała się o 5 rano 18 lipca. Garnizony w Hiszpanii dołączyły dzień później. Dolores Ibaruri wygłosiła w radiu przemowę, która przeszła do legendy. Faszyści nie przejdą, powiedziała. No pasarán.
W lipcu i sierpniu Hitler i Mussolini dostarczyli Franco pierwszą praktyczną pomoc. To było decydujące. Niemieckie samoloty transportowe przewiozły armię Afryki do Hiszpanii. Niemcy zapewnili armii Afryki most powietrzny. Bez niego sprawa nacjonalistów by upadła. Kutry i samoloty przewiozły żołnierzy przez cieśninę gibraltarską. Amerykański ambasador w Madrycie, Claude Bowers, nazwał hiszpańską wojnę domową zagraniczną wojną faszystowskich mocarstw z rządem Hiszpanii. Churchill stwierdził, że brak interwencji to pokrętny przykład publicznej blagi. Demokracje były słabe. Oczywiście pojawiły się głosy nawołujące do działań, ale nawet Churchill był słaby. Kiedyś popierał Franco. 1 października w sali tronowej w Burgos Franco został głową hiszpańskiego państwa. Ale wojna miała potrwać jeszcze wiele krwawych miesięcy. Franco chciał przede wszystkim wyeliminować tych, których uważał za wewnętrznych wrogów Hiszpanii. To była bardzo długa lista. W sobotę, 7 marca, Hitler przemówił w Reichstagu. Dziś niemiecki rząd odzyskuje pełną władzę w strefie zdemilitaryzowanej nad Renii, oświadczył. Według relacji amerykańskiego korespondenta Williama Scheirera, 600 posłów jednocześnie zerwało się na nogi, wyprostowało prawe ramię i krzyknęło „Heil!”. Ren i tereny na jego brzegach były kluczowe. Poza tym to granica. Nadrenia to 50-kilometrowy pas ziemi na wschodnim brzegu Renu. Po demilitaryzacji stanowiła ważny element francuskiej obrony. Niemieccy wojskowi byli przerażeni. Uważali, że Francuzi zetrą ich w proch. Nie mieli się czym bronić. Gdyby Francuzi zareagowali, Hitlera zatrzymano by w przedbiegach. Lord Lothian powiedział o remilitaryzacji nad Renii: Niemcy tylko wrócili na własne podwórko. Remilitaryzacja nad Renii dała nazistom i Hitlerowi zasoby, które czyniły ich poważnym przeciwnikiem. Tylko ten jeden raz Hitler rozkazał swoim żołnierzom, by w razie oporu wycofali się. Nigdy więcej nie dostali już takiej instrukcji. Wyjaśniając w parlamencie brak reakcji ze strony Wielkiej Brytanii, Anthony Eden powiedział: Naszym celem jest załagodzenie sytuacji w Europie. W ten sposób stworzył określenie appeasement, które okryło hańbą rząd. Hitler miał Nadrenię. Miał też Igrzyska Olimpijskie w Berlinie. Zwiększył liczbę dywizji Wehrmachtu z 7 do 51 w zaledwie 3 lata. W Mussolinim miał sojusznika, który poczynał coraz śmielej. Etiopia była wielkim zwycięstwem imperialistów. Według nich korektą historycznej niesprawiedliwości. W ten sposób Mussolini zwiększył swoją popularność. 1 listopada, przemawiając na placu katedralnym w Mediolanie, Mussolini powiedział, że sojusz Rzymu z Berlinem to oś
wokół której obracają się wszystkie państwa Europy, które chcą pokoju. W maju wojska marszałka Badoglio weszły do Addis Abeby. Włosi stracili około 1000 ludzi. Liczba zabitych przez bomby, zmasakrowanych i zagazowanych Etiopczyków jest nieznana. Mussolini przetarł szlak, pokazując, jak może działać państwo faszystowskie. W latach 1928-36, kiedy wdrażano plany pięcioletnie, Związek Radziecki odkrywał, jak może działać państwo komunistyczne. Stalin decydował o wszystkim i umiał to wykorzystać. Jedną z przyczyn modernizacji gospodarczej była obawa przed międzynarodowym konfliktem. W latach 30. ta obawa rosła. W 1936 roku, kiedy III Rzesza nie dysponowała nowoczesnymi czołgami, ZSRR miał ich 18 877. 27 czerwca 1936 roku prezydent Roosevelt przyjął nominację swojej partii. Przyjmuję zadanie, które mi powierzyliście. Dołączam do was. Zaciągam się na czas trwania wojny. Jedne pokolenia wiele dostają, powiedział Roosevelt. Od innych wiele się oczekuje. To pokolenie Amerykanów spotka się z przeznaczeniem. Jego słowa były bardziej prawdziwe niż podejrzewał. Wybory z 1936 roku zapewniły Rooseveltowi nie tylko reelekcję. Jeden z jego doradców stwierdził, że Roosevelt został niemal koronowany. Krytycy Roosevelta twierdzą, że był dyktatorem. Kiedy próbował pozbyć się części konserwatywnych demokratów, nazwano to czystką. Rywale prezydenta oskarżali go o powielanie rozwiązań z Europy. Oponenci Roosevelta mieli tylko dwa stany. W wyborach uzupełniających w 1934 roku za sprawą poparcia dla nowego porządku 12 nowych demokratycznych senatorów trafiło do Waszyngtonu. Wśród nowo przybyłych był senator Harry S. Truman z Missouri. Kiedy Roosevelt wygrał w Cuglach w 1936 roku, czego nikt nie przewidział, jego najważniejszym zadaniem w polityce wewnętrznej była reforma Sądu Najwyższego. Jeśli demokracja ma zwyciężyć, musimy działać teraz. Roosevelt bardzo przejmował się Sądem Najwyższym. Planował mianować dodatkowych nowych sędziów za każdego sędziego, który odmówi przejścia na emeryturę w wieku 70 lat. Historia przyćmi wewnątrzkrajowe zmagania Roosevelta. Sytuacja w Japonii miała niewiele wspólnego z demokracją. Spodziewając się wojny po prowokacji w Mandżurii, armia i marynarka wojenna odmawiały podporządkowania się politykom. Nieudany, ale destabilizujący sytuację zamach stanu z 26 lutego 1936 roku zniweczył wszelkie szanse na powrót konstytucyjnego porządku. Kodoha to frakcja w cesarskiej armii japońskiej. Jej celem było stworzenie nowej administracji politycznej, która słuchałaby armii i zagwarantowała jej wielki budżet. Oficerowie uważali, że pozbywając się ministrów i warstw uprzywilejowanych, będą mogli zwrócić się do cesarza, który ich zrozumie. Dlatego zdecydowali się na zamach stanu. Cesarz był wściekły.
wydał rozkaz, żeby młodzi oficerowie z frakcji Kodoha zostali zatrzymani. Ale wpływy armii rosły. Istniała frakcja przeciwna, Kodosze zwana Toseiha, podporządkowana Hidekiemu Tojo. Teraz jej wpływy wzrosły. Japońska ekspansja w Mandżurii sprawiła, że część przywódców w Chinach ujawniło swoje zamiary. Nalegali, żeby Chiang Kai-shek skupił się na walce z wrogiem, nie z komunistami. Doprowadziło to do incydentu w Xi'an. Chiang został porwany przez dawnego przywódcę Mandżurii, którego wygnali Japończycy. Po tym Chiang zrozumiał, że musi utworzyć wspólny front z komunistami. To właśnie incydent w Xi'an pokazał talenty i wpływy Song Meiling, żony Chiang Kai-sheka. Zachowała się jak mediator. Złagodziła napięcia między kluczowymi graczami, przekonała młodego generała do uwolnienia Chiang Kai-sheka, obiecując mu ochronę. W 1937 roku w Hiszpanii szalała przemoc. Na wschodzie w Związku Radzieckim terror przybrał niewyobrażalną skalę. W Chinach panoszył się najeźdźca. Mimo to podręczniki mówią, że wojna wybuchła w roku 1939. Druga wojna światowa zaczęła się 7 lipca 1937 roku, choć europejscy historycy twierdzą inaczej. Ale moim zdaniem są przesłanki, żeby twierdzić, że ta wojna zaczęła się w Azji, od potyczki Chińczyków z Japończykami przy moście Marco Polo. W 1937 roku japońskie Ministerstwo Edukacji wydało ulotkę zatytułowaną Główne zasady polityki narodowej, przeznaczoną dla szkół. Ulotka określała państwo japońskie jako nacjonalistyczne, imperialistyczne, autorytarne i nieindywidualistyczne. Wraz z japońską inwazją w 1937 roku pojawia się mocarstwo, które zajmuje obce ziemie i które wydaje się niepowstrzymane. Od połowy lipca do Chin napływały wojska japońskie. W grudniu Chiang Kai-shek, pokonany już w Pekinie i Szanghaju, musiał opuścić Nankin. Od tej chwili, po rok 1947, Mao nie przejmował się działaniami Japonii. Tworzył swój wizerunek ideologa, militarnego stratega i niekwestionowanego lidera Chińskiej Partii Komunistycznej. Mussolini wysłał do Hiszpanii Roberta Farinacciego, jednego ze swoich najbardziej fanatycznych zwolenników, żeby informował go o postępach wojny. Dużo w nią zainwestował. Było tam wielu ekspertów. W końcu Duce wysłał więcej wojska, niż chcieli jego generałowie. Farinacci donosił, że wojna stała się konkursem masakr, prawie sportem.
Do lutego 1937 roku włoskie lotnictwo i siły lądowe walczące w Hiszpanii to łącznie ponad 50 tysięcy ludzi. W marcu 1937 roku pod Guadalajarą Włosi ponieśli wielką klęskę. To podsyciło w Europie przekonanie, że Włosi nie potrafią walczyć. Nie potrafili pokonać Etiopii w 1896, a teraz nie radzą sobie w Hiszpanii. To przyspieszyło militaryzację reżimu we Włoszech. 26 kwietnia niemiecki legion Kondor zjawił się nad Gernikę, świętym miastem Basków. W nalocie zginął co ósmy mieszkaniec miasta. Hermann Göring powiedział, że Niemcy nie mogły postąpić inaczej, ponieważ nie miałyby gdzie wypróbować swoich maszyn. Dla Hitlera udział w wojnie domowej w Hiszpanii był bardzo istotny. Wypróbował tam wiele rozwiązań, które wykorzystał potem w Blitzkriegu w Polsce i we Francji. Dla Hitlera konsekwencje były korzystne, dla Mussoliniego nie tak bardzo. Pierwszą oficjalną wizytę w Niemczech Mussolini odbył we wrześniu 1937 roku. Tym razem Hitler był w mundurze. 10 października Churchill napisał: byłoby niebezpiecznym błędem Brytyjczyków, gdyby zlekceważyli odwagę, inteligencję, samokontrolę i wytrwałość tego człowieka. To o Mussolinim. Mówiono, że wielu ludzi z tłumów witających Duce w Berlinie odbyło w pracy szkolenie z oklasków i wiwatów. Kiedy w maju 1938 roku Hitler odwiedził Włochy, powitanie we Florencji było jeszcze mniej szczere. Wiwaty i oklaski puszczano z głośników. W maju 1937 roku Neville Chamberlain przeniósł się na Downing Street bez wyborów. Miał 68 lat. Lord Halifax, który zostanie ministrem spraw zagranicznych w lutym 1938, w roku 40, zdaniem króla i wielu innych, miał być najlepszym następcą Chamberlaina. To on spotkał się z Hitlerem 19 listopada 1937 i zapisał w dzienniku, że to bardzo szczery człowiek. Chamberlain uznał spotkanie Halifaxa z Führerem za wielki sukces. W listopadzie brytyjski wydawca Victor Golans wybrał Stalina na człowieka roku, bo bezpiecznie prowadził Rosję ku społeczeństwu, w którym nie będzie już wyzysku. W 1937 roku w Związku Radzieckim przeprowadzono spis ludności. Efekty były zaskakujące. Liczba ludności była znacznie niższa niż zakładano. Stalin aresztował organizatorów spisu. Stracił wielu z nich, a sam spis utajnił. W 1937 roku w ZSRR trwała kampania brutalnych represji zwanych Wielkim Terrorem. Według niektórych szacunków miało zginąć 690 tysięcy ludzi. Mołotow tak skomentował terror. W 1937 roku kierowało nami przekonanie, że w razie wojny nie możemy mieć piątej kolumny. Żeby zaradzić zagrożeniu, powstały specjalne komisje, tak zwane trójki NKWD. W 1937 podjęto decyzję o ustanowieniu trójek we wszystkich regionach. Znaczny wzrost przestępczości kojarzono z kułakami i z ludźmi niedawno zwolnionymi z obozów pracy. Ta sytuacja wywodzi się nie z komunizmu, nie z socjalizmu, lecz ze stalinizmu. Pisarz, obrońca i prawnik
Jeffrey Robertson nazwał procesy pokazowe i działalność trójek wierzchołkiem góry lodowej terroru Józefa Stalina. Najciekawsze, że Stalin nie działał sam. W 1952 lub 1953 roku Chruszczow i inni mogli się bać zrzędliwego starca, jakim stał się Stalin, ale wcześniej chętnie mu pomagali. Terror osiągnął szczyt w lipcu 1937 roku. Do najbardziej niezwykłej czystki doszło w szeregach Armii Czerwonej. Trudno powiedzieć, czy czystka w armii miała jakiś konkretny cel. Oczywiście zapoczątkował ją Stalin, ale potem sama pochłonęła życie dziesiątek tysięcy radzieckich oficerów. Czystki Stalina pochłonęły 75 z 80 członków Najwyższej Rady Wojskowej, 13 z 15 dowódców armii, 50 z 57 dowódców korpusów, 154 ze 186 dowódców dywizji i 36 tysięcy innych oficerów. 12 września w Chicago prezydent Roosevelt wygłosił przemówienie wzywające inne rządy do odcięcia się od krajów, które jego zdaniem doprowadziły do międzynarodowej destabilizacji i anarchii. Pierwsza dama nie podzielała jego wiary w neutralność. Eleanor Roosevelt gorąco popierała Republikę Hiszpańską. Otwarcie łożyła na Fundację Dzieci Hiszpanii oraz Brygadę Abrahama Lincolna, jedną z międzynarodowych brygad walczących po stronie Republiki. Pierwsza dama nie bała się mówić. Od roku 1936 do śmierci pisała felietony do pism takich jak Look, Life, Time, Newsweek czy Redbook i wielu innych magazynów. Była osobą publiczną. Napisała do przyjaciółki: mam dobre wieści. Na moich stałych rubrykach i w artykułach w czasopismach zarobiłam więcej niż Franklin jako prezydent. W 1937 roku w Indiach odbyły się pierwsze wybory według nowych konstytucyjnych reguł. W większości prowincji władzę przejął kongres. To przygotowało indyjski nacjonalizm do konstytucyjnego transferu władzy zamiast zbrojnej walki z imperium. Powstała Liga Muzułmańska. Jinnah wrócił z Londynu, żeby stanąć na jej czele. Muhammad Ali Jinnah, który zasługuje na miejsce na skraju galerii wielkich przywódców. Jinnah to jedna z wielkich zagadek XX wieku w Indiach. Prawnik wykształcony w Londynie, anglofil niewierzący. Pił alkohol, jadł wieprzowinę, szynkę i tym podobne. A jednak został przywódcą indyjskich muzułmanów. To paradoks. Pytanie, czy sam tego chciał, czy takie miał ambicje, czy raczej walczył o jakąś większą sprawę. A o co walczył Eamon de Valera? Został premierem Irlandii w 1932 roku. To, o co walczył, nabrało kształtu w 1937. Jednym z osiągnięć Eamona de Valery była konstytucja z 1937 roku. Tworzył ją w ścisłej współpracy z Kościołem katolickim. Porusza ona wiele kwestii. Stwierdza, że miejsce irlandzkich kobiet jest w domu. Poza tym uznaje irlandzki za oficjalny język kraju i, co najważniejsze, podkreśla roszczenia do 6 hrabstw Irlandii Północnej. Wkrótce Hitler zażąda kraju Sudetów. Japonia zajmie jeszcze większy obszar Chin.
a człowiek z parasolem zadrze z wielkimi przywódcami, ale nigdy nie zostanie jednym z nich. Świat się zmienił. To nie jest już rzeczywistość po I wojnie światowej, lecz u progu drugiej. Wersja polska Smack Jam Studio. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Jacek Brzostyński.